trochę ułożyło, że strzeliliście dwie bramki u siebie, pierwszy raz od maja. Żyło to ciężko powiedzieć, bo chcieliśmy wygrać ten mecz i wydaje mi się, że końcówka też taka wyglądała, że dążyliśmy do trzech punktów i jakby nie zadowalała nas ta bramka, co Fawę strzelił z karnego. I takim ulgą tego ja bym nie nazwał. Trener Kalakowski powiedział, zapytał nas dziennikarzy, czy wam się to podobało. W naszej opinii wyglądało to całkiem nieźle. Jak to wyglądało z perspektywy najpierw zawodnika, który ten mecz widział z ławki rezerwowych, a potem biegał po murawie? Wydaje mi się, że naprawdę gra nasza dzisiaj była dobra. Z ostatnich meczy no, były momenty dobre, ale więcej było tych słabszych i dzisiaj naprawdę wyglądaliśmy dobrze i szkoda, bo weszliśmy w mecz bardzo słabo, straciliśmy tą bramkę i po raz kolejny. Na początku i szacunek dla drużyny, bo to nie jest łatwy moment, żeby wychodzić z takich momentów, gdzie się przegrywa dwa razy i wracać do meczu, więc wydaje mi się, że dzisiaj gra naprawdę była dobra i no, niestety, bo najważniejszego nie było, czyli trzech punktów. No właśnie, Kuba, bo ty mówisz, że gra dobra, fajnie, ale radością nie tryskasz. No nie tryskam, tak, no bo wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i ciężko tutaj radością tryskać i na pewno no, nie zadowala nas ten wynik, bo potrzebujemy trzech punktów i w każdym meczu, więc. Kuba, dużo się działo ostatnio, spotkanie z kibicami, rada drużyny tutaj była, sporo osób, sporo padło deklaracji. Jak wy odbieracie to w szatni, jak to oddziałuje na zawodników, bo podejrzewam, że takie ruchy nerwowe wpływają też na po prostu zawodników drużyny. To znaczy, czy nerwowe, kibice byli w szatni i przed wczorajszym treningiem, ale naprawdę było to konstruktywnie, powiedzieli co sądzą i też my powiedzieliśmy swoje zdanie i to nie jest tak, że ktoś się zraża tym, że kibice przyjdą do szatni, tylko no, nas to motywuje i wiem, że no, wszystkim tu zależy, tak, nam też bardzo i to nas napędza, żeby no, odwrócić losy tego, co się dzieje. A ta szybko stracona bramka to było jakieś spętanie, presja tego, jak ten sezon wygląda i które macie miejsce w tabeli, czy nie uwaga? Szczerze ciężko mi powiedzieć, bo też tak do końca nie widziałem tej sytuacji, tylko widziałem jak Gual już uderzał piłkę, ale nie wiem, no musiałbym zobaczyć to na wideo jeszcze raz i wtedy mógłbym tak odpowiedzieć. Te trudniejsze rzeczy to już za nami, ale te lepsze rzeczy, te bardziej optymistyczne to, że pierwszy gol w sezonie, a w zasadzie dwa już teraz padły na waszym stadionie. No to jest jakiś punkt zaczepienia poza tym jednym punktem. No na pewno. Skuteczność też nie była taka, bo bodajże ile mieliśmy 4 czy 5 bramek dopiero przed tym meczem w lidze, więc no, dzisiaj były dwie. Szkoda, że dwie straciliśmy, no, bo przez to był remis, ale no, w takiej sytuacji też trzeba szukać pozytywów i na pewno one są, ale tak jak mówiłem wcześniej, że no, nie zadowala nas ten wynik. A na dzień dzisiejszy i na dzisiejszą dyspozycję to Kuba Kałuziński wchodzący z ławki. To jest Kuba Kałuziński zadowolony z roli, jaką pełni w zespole, czy zdenerwowany, że tak mało? No, jakbym powiedział, że jestem zadowolony z tej roli, no to każdy by odebrał, że nie mam ambicji, więc ja chcę grać w każdym meczu w pierwszym składzie i pomagać drużynie od początku, więc ja nie jestem zadowolony z tej sytuacji. To jeszcze jedno pytanie o trenera Kalakowskiego, bo pytaliśmy samego trenera o to, jak wygląda tutaj wola pracy dalej w zespole. Jak wy na to patrzycie, powiedz coś, jaki jest głos szatni. Wiemy, że ona bywa w niektórych tematach, przynajmniej takie dochodzą do nas głosy, podzielona. Natomiast w kontekście trenera Kalakowskiego i ewentualnej dalszej pracy? Na pewno trener Kalakowski jest już no, dużą częścią tego klubu i dużo lat tutaj spędził, więc wydaje mi się, że każdy ma... Nie zawsze z każdym będziemy mieć dobre relacje, ale wydaje mi się, że większość drużyny naprawdę jest za trenerem i zobaczymy, co nas pokaże. No, ja nie będę tutaj mówił, czy jak to będzie, bo jeszcze nie wiem, więc no, zobaczymy, co nas pokaże. A Kuba, twoja sytuacja, bo końcówka sezonu, trener powiedział, że chce ciebie mieć na szóste, początek sezonu zaczynasz na szóste i nagle lądujesz na ławie na kilka tygodni. Czy trener ci to wytłumaczył? Bo nam nie wytłumaczył. Który trener? No, ten poprzedni, który cię tak właśnie potraktował. Że to są sprawy szatni i wydaje mi się, że no,
ja dużo rozmawiałem z trenerem poprzednim, z trenerem Kaczmarkiem i wiedziałem, jaka jest sytuacja i też mi to przedstawił i no, teraz już no, nie będziemy tego roztrząsać, co było, tak? No, jest, było jak było, tych minut było mniej, ale no, wydaje mi się, że lepiej żyć tym, co jest teraz, a tego, co było, to zostawić ze sobą. No tak, ale co jest teraz, no to końcówka okna transferowego i przychodzi facet na szóstkę, nie po to, żeby siedzieć na trybunach. Jak ty odbierasz? Jeszcze walczysz o to szóstkę, czy już nie ma pomysłu Jakub Kałuziński na szóstkę w Lechii? Znaczy, no, to nie był pomysł mój, tak? No. Więc ja chcę grać cały czas od początku, więc to, czy to będzie szóstka, czy ósemka, czy dziesiątka, ja rywalizacji się też nie boję, więc... Więc ja chcę grać, ubędnie jaka to będzie pozycja w środku. Bo teraz tak w nawiązaniu do tego pytania właśnie, czy ciebie zadowala to wchodzenie, no to tak widać, dopóki Holender ma siłę, no to tu musisz czekać na swoją kolej. Znaczy, no na razie tak jest, ale no, to jest rywalizacja, tak? Tak wygląda w każdej drużynie, że jest rywalizacja i ona napędza na pewno, że każdy chce się pokazywać z jak najlepszej strony, więc no. Zobaczymy. A jak blisko było do odejścia albo nie odejścia? A to nie będę tego komentował. A są rozmowy odnośnie przedłużenia kontraktu z Lechią? Były rozmowy, ale no, jak powiedziałem, to co jest na górze, to ja nie będę tego wynosił. Okay. Dzięki Kuba. Dzięki serdeczne. Dziękuję.